W tym kontekście oczywiście ta usługa, te 150 megabitów na sekundę jest oferowana teraz jako maksimum technologiczne, jest oferowana teraz przez sieć Midasa, zresztą jako jedyną w Polsce. LTE Advanced w tym kontekście robi krok dalej. LTE Advanced pozwala na to, żeby niezależne nośne LTE były łączone w jedno spójne pasmo, w jedną spójną usługę. Końcowy użytkownik widzi tak połączone pasmo jako jedną usługę, jako sumę usług wynikającą z tych pasów składowych. Jak to wygląda w naszym konkretnym przykładzie? Mamy tutaj przykład dwóch pasm 15 MHz w paśmie 600 MHz, czyli dokładnie w dywidendzie cyfrowej. Te 2 razy 15 MHz, tak jak Państwo widzicie, jest cała dywidenda cyfrowa. Tak po prostu ustawiliśmy dwie nośne wypełniające dokładnie całą dywidendę cyfrową, czyli to jest maksimum, jakie można wykorzystać na dywidendzie cyfrowej. Każdy z tych pasm osobno daje abonentowi końcowemu około 110-112 megabitów na sekundę przepływności w usłudze transportu danych. Jeżeli byśmy korzystali z tych pasm niezależnie, a tak właśnie by było. Jeżeli skorzystamy z LTE Advanced, połączymy te dwa pasma w całość, pozwolimy użytkownikom na skorzystanie z pełnych 30 MHz, tego pasma, wówczas prędkość maksymalna, którą będą mogli osiągnąć, to 225 Mbit na sekundę. Właśnie tę usługę, 225 Mbit na sekundę, usługę na pełnych 30 MHz dywidendy cyfrowej, chcielibyśmy Państwu zademonstrować, dlatego oddaję głos Łukaszowi, który poprowadzi sam pokaz. Witam Państwa, nazywam się Łukasz Kuc i postaram się zaprezentować w sposób praktyczny, że to, o czym mówił kolega, działa. Mamy tutaj do dyspozycji terminal LTE kategorii 6. Niektórych z Państwa może zdziwić jego wygląd, rozmiar, dlatego muszę podkreślić, że jest to urządzenie testowe. Ci z Państwa, którzy śledzą rozwój LTE w Polsce przez ostatnie kilka lat, obserwowali, jak nad tym pracowaliśmy, mogli już takie terminale widzieć w przeszłości na naszych prezentacjach i wkrótce po nich pojawiały się normalne modemy, routery, które były kierowane do użytkowników końcowych. Do pokazu wykorzystujemy stację bazową LTE pracującą w paśmie 800 MHz, jest to dywidenda cyfrowa. Tak jak już powiedział kolega, agregujemy w tym paśmie dwie nośne po 15 MHz, co mogą Państwo zobaczyć na tym pierwszym ekranie. Pokazuje on sygnał zbierany przez analizator widma. Jest to urządzenie, które mierzy określony zakres częstotliwości i pokazuje, jaką moc sygnału odbieramy w tym paśmie częstotliwości. Tutaj mamy dokładnie całe pasmo, zaczynając od 797 MHz do 821 i te nośne są podzielone po środku, to jest 806 MHz, czyli 2 razy 15. Chcemy pokazać, że to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, jest możliwe do realizacji praktycznej i przejdźmy w tym momencie do pokazu. Kolega właśnie uruchomił pokaz pobierania danych z serwera w protokole TCP, dwóch popularnych protokołów używanych do transmisji danych TCP i UDP. TCP jest tym bardziej wymagającym, a jak Państwo widzą na ekranie, transmisja jest bardzo stabilna, przekracza 220 megabitów na sekundę i osiągnięcie tak wysokich przepustowości bez agregacji pasm, bez karier, bez LTE Advanced byłoby niemożliwe. Gdyby nie LTE Advanced i gdyby nie agregacja nośnych, moglibyśmy uzyskać co najwyżej 150 megabitów na sekundę. Jeszcze podkreślę raz, że pokazujemy tutaj agregację w paśmie 800 MHz, co jest tego... Mogę powiedzieć, że moim zdaniem jest to pierwszy tego typu pokaz na świecie.
Mamy też przygotowaną dla Państwa małą symulację. Porównanie, proszę zwrócić uwagę na paski postępu, które się tutaj wyświetlają. Zaczynając od góry, mamy LTE w kanale 30 MHz i transmisję danych do 225 megabitów na sekundę. Dalej LTE z kanałem 15 MHz i transmisję do 112 megabitów na sekundę. Dalej LTE z kanałem 5 MHz i transmisję do 37 megabitów na sekundę. Ta symulacja, którą Państwo przed chwilą zobaczyli, pobierana w pliku o rozmiarze 300 MB, ma na celu uświadomienie tego, że nieważne jak ten plik, jakie duże dane będziemy pobierać, chcemy pokazać, że jeżeli wybudujemy sieć na 30 MHz, to efekt skali, jaki tutaj widzimy, on się będzie przekładał. Jeżeli porównamy to z użytkownikiem, który będzie korzystał z tej sieci z przepustowościami do 225 megabitów na sekundę i użytkownika korzystającego z sieci z przepustowościami maksymalnymi do 37 megabitów na sekundę, to jeżeli oni będą w środowisku o podobnych parametrach radiowych, ich sieci będą podobnie obciążone, to ten korzystający z tej sieci o niższych przepustowościach zawsze będzie otrzymywał niższe przepustowości i tutaj mamy sześciokrotnie niższe przepustowości na tym przykładzie. Kolejnym, co chcemy Państwu pokazać, to jest mały przykład zastosowania praktycznego tego łącza. Tutaj akurat w tym momencie Państwo widzą ekran podzielony na 9 części. W każdym z tych małych prostokątów leci film o rozdzielczości Full HD. Nie chodzi o to bynajmniej, żeby ktoś oglądał 9 filmów naraz. Bardziej chcemy pokazać Państwu, że każdy z tych materiałów, każdy ten film Full HD jest dosyć wymagający. Absorbuje duże ilości naszego łącza. Tutaj zamiast tych filmów możemy bardziej inny przykład mogę podać, że każdy ten prostokąt reprezentuje jedną usługę. Ktoś może oglądać, jeden użytkownik może oglądać film, drugi może grać w gry online, trzeci może uczestniczyć w jakiejś wideokonferencji, do tego jeszcze możemy podłączyć wideomonitoring też w rozdzielczości Full HD i kumulując kilka usług o dosyć dużym zapotrzebowaniu łącza i tak wykorzystujemy tylko małą część tego łącza, którym tutaj dysponujemy. Na tym chciałbym zakończyć tą prezentację techniczną i ponownie oddać głos koledze. Dziękuję. Mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedzieliśmy na pytanie, czy można. No można, bo to było po prostu widać. A teraz jest pytanie, czy da się wdrożyć takie rozwiązanie w sieci ogólnopolskiej, w sieci komercyjnej? Oczywiście, że tak. To rozwiązanie, tak jak powiedziałem we wstępie, ono bazuje na standardowym rozwiązaniu zdefiniowanym już w 3GPP na agregacji kanałów. To rozwiązanie bazuje również na standardowym rozwiązaniu, czyli na LTE w paśmie 800 MHz. Mamy deklarację dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, że dostępność komercyjna takiego rozwiązania, z racji właśnie tego, że ono bazuje na dość standardowych rozwiązaniach już dostępnych na rynku, a dostępność komercyjna jest 3 miesiące od momentu zamówienia. Tak? Jest to naprawdę krótki czas, wynikający właśnie z tego, że wykorzystujemy zarówno carrier aggregation, czyli łączenie kanałów, jak i LTE na 800, dwa już dostępne składniki standardu LTE. Samo dodanie agregacji kanałów w paśmie 800 do standardu 3GPP to można zrobić równolegle wraz ze wdrożeniem komercyjnym sieci, jednej sieci dającej abonentowi nową usługę. W ten sposób, mam nadzieję, udało nam się pokazać, że po pierwsze opieramy naszą koncepcję jednej sieci na rozwiązaniu zgodnym ze standardem, po drugie, że ono po prostu działa, jest dostępne, a po trzecie, że jest ono możliwe również do wdrożenia komercyjnego. W ten sposób możemy dostarczyć użytkownikowi
najlepszą możliwą usługę, jaką można stworzyć na dywidendzie cyfrowej, usługę opartą na wykorzystaniu pełnej dywidendy cyfrowej, pełnych 30 MHz, usługę o przepustowości maksymalnej 225 megabitów na sekundę. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo pytania, zapraszam. Ja mam pytanie, bo Pan powiedział, że usługa jest w pełni zgodna z standardem, a wcześniej Pan powiedział, że ta usługa nie jest zestandaryzowana w żadnym release 3GPP, więc ja tu jakąś sprzeczność taką widzę. Tak, usługa łączenia kanałów jest zestandaryzowana i jakby cechą immanentną tej usługi jest to, że ona jest, nie ma znaczenia dla jakiej częstotliwości ona działa. Z drugiej strony zestandaryzowany jest LTE release 8 i 9 w paśmie 800 MHz. Jedyna rzecz, która nie jest zestandaryzowana, to jest dokładnie ten standard 3GPP, który jest tabelką w Wordzie, który mówi o tym, jakie jest zapotrzebowanie operatorów na konkretne wykorzystanie feature'a łączenia kanałów w konkretnym paśmie. I ten standard wynikał tak naprawdę z zapotrzebowania operatorów. Jeżeli się pojawi zapotrzebowanie, to do tego standardu będzie trzeba wprowadzić zmianę. Przy czym to, co chcę podkreślić, to jest tylko połączenie dwóch puzli, które są już gotowe. W dokumencie, który tak naprawdę wynikał z zapotrzebowania operatorów, z zapotrzebowania rynku. Jeżeli to zapotrzebowanie się pojawia, a ta zmiana, no, nie widzę jej w żaden inny sposób, jak tylko czysto administracyjny, czego dowodem jest to, że po prostu da się to pokazać już teraz, bo to jest połączenie dwóch istniejących puzli. Czego dowodem również są trzy miesiące dostępności z momentu zamówienia, bo tak naprawdę dla prawidłowo zbudowanej sieci od strony dostawcy sieci jest to de facto przetestowanie tylko interakcji między tymi dwiema rzeczami, czyli między LTE-800 a łączeniem kanałów. Dwie już dostępne rzeczy. A kto dostarczył ten test sprzęt testowy? Znaczy, te deklaracje o dostępności technologii w 3 miesiące mamy od Huawei. A kto, czy jest ten modem testowy? Znaczy, ta konfiguracja testowa, jakby najważniejsza jest, wydaje mi się, ta deklaracja komercyjna, tak? Ale kto go konkretnie dostarczył? Tak. Również Huawei.